Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. List do Kolosan, 3, rozdział 23, werset. Niezauważone, a jednak zauważone. Oto jej miejsce pracy. Codziennie ten sam trud i te same obowiązki, a w dodatku nikt nie docenia jej dokonań i nie zwraca na nią uwagi. Jedyne, czego chce, to odrobiny uznania. Jest niestrudzona w utrzymaniu i w utrzymywaniu czystości. Zastanawia się, czy ktoś zauważyłby, gdyby nie wyszorowano podłóg i nie umyto okien. Kolejny przykład. Oto jego miejsce pracy. Korek na pasie ruchu dla ciężarówek, którego końca nie widać. W kabinie kierowcy nie ma prawie żadnego urozmaicenia, a wściekłość szefa już dźwięczy mu w uszach. Oby tylko towar nie został dostarczony zbyt późno. Twoje miejsce pracy, twoje dziecko od urodzenia cierpi na poważne upośledzenie. Opieka nad nim nie tylko zabiera dużo czasu, ale także coraz bardziej nadwyręża twoje nerwy. Zamiast uznania za wierną opiekę nad dzieckiem, zwykle doznajesz jedynie braku zrozumienia. A twoja praca w domu, czy gdziekolwiek indziej, czy również tu nikt nie zauważa twoich wysiłków? W takim razie jesteś w dobrym towarzystwie. Jakże wielu pozostało wiernymi na swoich stanowiskach, a nie zwrócono na nich uwagi, nie mówiąc już o odpowiednim wynagrodzeniu. Jest jednak ktoś, kto dostrzega wasze wysiłki i kogo uznanie nobilituje to, co robicie. Jest to Pan wszystkich sług, sam Bóg. On dostrzega każdą służbę, która jest dla Niego wykonywana, nawet jeśli ludzie nie zwracają na nią uwagi, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki, wywodzi z prochu biedaka, aby go posadzić z dostojnikami. 1 Samuela, 2, rozdział 3 i 8 werset. Ci, którzy wykonują swoją codzienną pracę tak, jakby wykonywali ją dla samego Pana Jezusa Chrystusa, pewnego dnia otrzymają zasłużone uznanie za swój wysiłek. Jest to nagroda wieczna, nieskończenie cenniejsza niż jakakolwiek nagroda na ziemi, czy uznanie ludzkie. Czyż nie jest to satysfakcjonująca perspektywa? Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. List do Kolosan, 3, rozdział 23, werset.